Kiedyś stał się taki cud, że zostałem zaproszony. Było kiedyś takie cudno, że mnie przysłali. Zaprosiła mnie e, partia komunistyczna. Nasza była partia komunistyczna. Przysłała mnie nasza stara komunistyczna partia. Na konferencję. Na konferencję. Żebym mówił o tolerancji. Żebym mówił tolerancji. Obok mnie przemawiał szef polskich gejów. Wozli mnie był руководитель Polski Gejów. Движenia. i jeszcze pani profesor, która była za taką dużą tolerancją w Polsce i jeszcze była tam żeńcina profesor, ona takie też była, очень silna tolerantna w Polsce u nas i kiedy zaczęliśmy mówić i kiedy ja zacząłem mówić Попсу целое нагвощение. Все поломалось. Вот вся, все звуковая вот, вот эта штука поломалась. Так как это раз микрофоном. Так как вот сейчас микрофоном вот. Мялым мувить о толеранции. Должен был говорить о толерантности. Ведь зачем еще молить перед тем спотканием до Пана Бога? Что я пастор могу поведеть о толеранции? И прямо перед этой встречей начал молиться Господу Богу и говорил, что я как пастор могу говорить о толерантности. А Бог мне поведел отфуш энциклопедия. И Бог говорит, открой энциклопедию. И прочитай что это толерантность. И tolerанция. прочитай что такое толерантность. I przeczytałem, I że tolerancja to jest dopuszczalne odchylenie od normy. I przeczytał, że tolerantność to jest dopuszczalne uklonienie od normy. I wyobraźcie sobie. Pomyślałem sobie, w takim razie, jeśli mamy mówić o tolerancji, to musimy najpierw mówić o normie. В таком случае подумал, что если нужно говорить о толерантности, нужно говорить о норме в первую очередь. И на, на посткоммунистической партии говорил о норме. И э, на встрече посткоммунистической партии говорил о норме. Что и такое по, нормально? И поведяем же есть Иисус И говорил, что норма является Иисус Христос. И от него не И лучше всего от него не отходить. Amen. И это не Это было невероятно. To tak mi przyszło do głowy jak, 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 się, jak nie mogliśmy włączyć. Y... to e, na razum, kadam, ot, nie mikrofon włączyć. Wiele lat temu była w Polsce podobna konferencja jak ta. назад w Polsce była konferencja na podobie I gdy już przy, po, powiedzieli wszyscy dobrzy mówcy wszystkie swoje wykłady. wszyscy mówcy, уже очень хорошо сказали. Пришел самый пожилой пастырь, и он имел уже последнюю такую проповедь, вот как я сегодня. И начал с такого предложения. А теперь будем говорить о сути. Ну, <laughs> no no, теперь будем <laughs> говорить, собственно говоря, о <laughs> сути. Okay. Ja, ja jestem z wykształcenia nauczycielem dla małych dzieci. Po profesji ja uczytel dla małych dzieci. I dzisiaj zrobię coś co robią nauczyciele. I zdeluyu sewodnia chto-to chto delujut obychnogo uchitelya. Ale zacznę od takiego zdania. No onec no s takogo predlozheniya. Posłuchajcie. Słuchajcie. Wiedza, znajnia plus zastosowanie plus применение równa się zmiana. Równa się zminienie. Веда, плюс применение, równa się равняется изменение, перемены. Велю христиан верь, что веда Много христиан верит, что знания равняется изменением. Приезжают на одну конференцию, на одну конференцию, за неделю едут на другую конференцию, через неделю едут на вторую конференцию, на через три недели на следующую. I gdy po kilku latach ich spotykasz, nie następuje w nich życiu żadna zmiana. I kiedy przez niezliczona lat wstręcajesz ich, nie zmienia się w Bo tylko wiedza? Plus zastosowanie. Plus równa się zmiana. zmianie, O tym mówi Biblia. Apostoł Jakub powiedział o tym. Не только слухачами слова. Не будьте только слушателями слова. застосуйте в Но применяйте его в своей жизни. Потому что знание плюс застосование плюс применение Равняется изменение преобразованию. преобразование. Chłopcem, Когда был uh, был еще малым пацаном, было у меня некий дефект на коже руки. Jak przychodziła zima, moja skóra pękała. Kiedy przychodziła zima, moja skóra łopła. Moje ręce wyglądały jakbym ich nigdy nie mył. W ogóle ręki wyglądały tak jakby ich nigdy nie mył. Właściu, tak, nie Bardzo się tego wstydziłem. Uoćni silna się stesniałs z tego. Ale któregoś dnia ktoś mi powiedział, że może mi pomóc smarowanie ręki kremem. No, a nawowniak kto tam nie сказал, że może pomóc mnie, jeśli ja budu mazać ręki kremem. Ale chcę wam powiedzieć, że Wiedza o tym, że trzeba smarować ręce kremem, nie pomogła. No, wy znacie, znanie tego, że мазать кремом руки nie pomogło. Dopiero wiedza plus zastosowanie kremu. Plus kremu systematyczne używanie systematyczne kremu. przyniosło zmianę. Bo tylko wiedza plus zastosowanie równa się zmiana. Ponieważ tylko znanie plus zastosowanie równe się zmianom. I dzisiaj troszeczkę o tym będziemy mówili. I сегодня немножко Dlatego na koniec mojego nauczania, w końcu mojej ucieby, zadam wam pracę domową. Dam wam zadanie. Ma, to tak, tak, tak. Oczywiście. To już jest przygotowane. Jest już, вот I rozdam wam takie kartki, to rozdam, będzie praca domowa. Rozdam wam вот такие вот листочки, это домашнее задание вам ale chcę was zapytać teraz, zanim powiem moje nauczanie. No, chcę zapytać was, co czas, ja miasta, swoją próbę. Kto z was odrobi pracę domową, którą mu zadam? Podnieście Podnieś ręce ci, którzy odrobią pracę domową. Tak, руки, te, które Bardzo mało, jestem zaskoczony. Jestem zadanie. zaskoczony. Pamiętajcie, że tylko wiedza Pamięcie, plus zastosowanie równa się zmiana. Plus plus przymienienie się przeobrazowanie. To kto odrobi pracę domową, podniesie ręce, pomachajcie ruchu. Mo, może powinienem powiedzieć, kto nie odrobi, niech podniesie rękę, niech Słuchajcie, a? mówię bardzo poważnie. Na Słuchaj, koniec bardzo zadam bardzo pracę seriosna, domową. Dobrze, a teraz, Dobrze. Do a teraz przejdźmy do słowa. Nie wiem jak wy, ale ja bardzo lubię Nie wy, przypowieści Jezusa. One są proste? Ani proste. Głębokie i mocne. Głębokie i silne. Za pomocą ilustracji dotyczących przyrody, historii czy wydarzeń, przy pomocy ilustracji, które касаются przyrody, каких-то событий или того, что происходит. Jezus nauczał głębokich duchowych praw. Jeszua uczył duchowymi, duchowym, głębokim praktykam. Przypowieść, którą opowiadał Jezus, prіcяę, którą сказал Jeshua Miała miejsce w okolicach Jerycha. I miała w okolicach Jerychona. Uczniowie wraz z Jezusem szli do Jerozolimy. U w z Jeszua, szli w Jerozolim. To była ich ostatnia droga do Jerozolimy. To była ich droga w Pamiętacie co myśleli wówczas uczniowie? Pamiętacie, o uczniowie? Oni roz rozmawiali o tym, że za chwilę Jezus wejdzie do Jerozolimy i obejmie co? Władzę. Помните, они размышляли, что вот секунду и еще придет в Иерусалиме. знаете, что получит власть. А они о том, кто из них какое И они займет. говорили между собой, кто из них какое место займет. что они были Polakами. А я думаю, они были поляками. У нас говорили, что они уже раздавали портфели. Ja będę merem Jerozolimy. Będę, będę maram a ja będę wojewodą w Judei. A ja буду gubernatorem Judeje. I kiedy o tym rozmawiali, Jezus opowiedział im pewną przypowieść. I kiedy oni drugą druga z drugom об этом говорили, ещё рассказал им определённую притчу. И та проповедь записана есть в Евангелии Лукаша в 19 разделе. И эта притча записана от Луки 19 глава. Евангелие от Луки. Верш от 11 до 28. От 11 стиха и так далее. Давайте мы все вместе прочитаем. Да? Притча о веренных десяти минах. Когда же они слушали это, присовокупил притчу, ибо он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царствие Божие. И так сказал, некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвав же десять рабов своих, дал им десять мин и сказал им Употребляйте их в оборот, пока я возвращусь. Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство сказал: Не хотим, чтобы он царствовал над нами. И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал, господин, мина твоя принесла 10 мин. И сказал ему, хорошо, добрый раб, за то, что ты был верен в малом, возьми в управление 10 городов. Второй пришел и сказал, господин, мина твоя принесла 5 мин. Сказал я этому, и ты будь над пятью городами. Пришел третий и сказал, господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернул в платок. Ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий, берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял. Господин сказал ему, твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал, и жну, чего не сеял. Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью? И сказал предстоящим, возьмите у него мину и дайте имеющему десять мин. И сказали ему, господин, у него есть 10 мин. Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. Врагов уже моих, тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною. Сказал же это, он пошел далее, восходя в Иерусалим. Помолимся. Помолимся. до наших и до наших Господи Ишуа, мы просим о том, чтобы это слово сегодня коснулось глубоко нашего разума и нашего сердца, чтобы мы применили его в своей жизни и для твоего для твоих И прожили или пережили изменения для твоего царства и во славу твою. Przypowieść ta nie była dla nich prawdopodobnie trudna do zrozumienia. A przytcza ta nie była słжна dla nich dla pojmiania. Jeden z komentarzy mówi, z komentarzy mówi, że Jezus odniósł się w tej przypowieści do znanego im wydarzenia, że Jezus on odsyłałsza w tej przypowieści k известному dla nich событию, to co произошло. Król Herod miał syna, który miał na imię Archelaus. Король Ирод имел сына, которого звали Архилай. Он хотел стать королем. Он хотел стать королем, царем. И чтобы стать королем, мусял удать себя до Риму, или до далекого места. И чтобы стать королем или царем, он должен был поехать в Рим или к далекому месту, в далекую, в далекую страну. Там из рук цесаря хотел отжимать корону. И там из рук цезаря он должен был получить корону. И Вручиться с поворотом до Иерусалим и засесть на троне. И вернуться в Иерусалим и сесть на троне. Комментарий mówi, места, Rzymu, и этот комментарий говорит, что когда Архилай поехал в далекий, далекий город, или в Рим, поехала за ним 70 евреев, за ним 70 евреев и сказало, что они не хотят его панования. И сказали, что они не хотят его правления. И Архилаус вручил сжиму, казал их в забить. И когда Архилай вернулся с Рима, он приказал всех их убить. Ale to nie historia Archelausa była tematem rozmowy Jezusa z uczniami. No, to nie historia Archelaia była temą rozmowy i z uczniami. On chciał nauczyć ich zupełnie czegoś innego. On chciał ich nauczyć совершенно czegoś innego. On im w pigułce dał całą historię chrześcijaństwa. On im, on im w tabletki dał całą historię chrześcijaństwa. Bo gdy Jezus szedł z uczniami do Jerozolimy, Он не шел по чтобы обнять панование. Потому что когда Ишуа шел, шел с учениками в Иерусалим, он не шел для того, чтобы принять царство. Мы знаем, что его ожидало. Мы знаем, что П... его э... ожидало. Измена. Ой, какие вы молодцы. Браво. Бичевание. Бичевание. Крест. Распятие. Смерть. Смерть. 3 dni w grobie. 3 dni w grobu. Zmartwychwstanie. 40 dni ukazywania się uczniom. 40 dni on się ученикам. A potem udał się do dalekiego kraju, czyli do Ojca w niebie. A potem on poszedł w daleką страну, ili katsu na nieba, by objąć panowanie, żeby przyjąć царство z rąk Ojca, z rąk Ojca i niedługo wróci tutaj, I żeby zapanować nad całą. I wrócić сюда, чтобы царствовать над всей землёй. Za pomocą tej prostej historii tego prostej tej prostego opowiadania dał im, dał im całą historię chrześcijaństwa. Przy pomocy tej prostej e, przyczy on da on рассказал им целую historię христианства. A w liście do Efezjan apostoł Paweł powiedział. A w послании к Ефесянам апостол Павел сказал, że Jezus, wstąpiwszy na wysokość, što Jeshua вступил на высоту, Powiódł za sobą jeńców, za sobą plennych, a nas ludzi obdarzył darami. A nas, ludzi, obdarował swoimi I o tym właśnie jest ta przypowieść. I ta przypowieść mówi, że każdy, kto jest uczniem Jezusa Chrystusa, otrzymuje od Niego taką jedną minę. Эта притча говорит о том что каждый кто является учеником Ишуа получает от него вот такую вот мину Иисуса в апостол Павел вечное от но также эта притча говорит о том, что те которые не примут его царство понесут как говорит апостол Павел вечное отчуждение от Бога. Але те, кто же его панование, остались через него обдарованы такой одной миной. Но те, которые приняли его царство, стали обдарены такой вот одной миной. В та часах мина, то было ть ле, что три месячные пенсии в Польше. В те времена мина это было более-менее как три зарплаты вот современных в Польше. No, вот следующий вопрос к вам. Kto by, kto by z was chciał dostać od swojego y, pracodawcy od swojego szefa w pracy dodatkowo trzy pensje? Niech kto nie się was chciał, a właśnie просто вопрос od swojego szefa, и otrzymać dodatkowo U nas wszyscy by podnieśli ręce. U nas w Polsce wszyscy nie by, się. Każdy by Nie stydzies. każdy by tego chciał, prawda? To może nie jest aż tak dużo. Może być nie tak już i Ale dużo. zawsze coś. No, zawsze Prawda? prawda? И этот текст говорит, Пан дал им по одной моне, что господин дал им по одной мине И докладное толочение говорит, и конкретный перевод говорит, чтобы заинвестовали то в интересы, чтобы инвестировали это в дела. Как мыслите в какие интересы? Как думаете в какое дело? В чьи w чьи дела? В интересы того, кто дал им эту одну. Minę. W interesy tego, kto dał im tę jedną minę. Kochani, to jest dobra nowina dla nas. Drodzy moi, to jest dobra nowość dla nas. Każdy z nas, kto jest wierzącym człowiekiem, dostał od Jezusa taką jedną minę. Każdy z nas, kto jest wierzącym człowiekiem, otrzymał od Jezusa taką jedną minę. I powiem Wam, ja wierzę, że każdy z nas ma trzy kategorie min. I ja wierzę, że każdy z nas ma trzy kategorie min, które dostaliśmy dzięki Panu Bogu i od Boga, które otrzymaliśmy dzięki Panu i uh, od Niego. Pierwsza kategoria min to I są nasze talenty wrodzone. Pierwsza kategoria takich min to nasze wrodzone talenty. Każdy z nas ma jakieś talenty wrodzone. Każdy z nas ma jakieś to wrodzone jakieś talenty. Nie ma człowieka, który by nie miał jakiś talentów. Nie ma człowieka, który nie miałby wrażonych talentów. Jedni na przykład mają zdolności do matematyki. A jedni na przykład mają sposobności jak matematyki. Ja tego w ogóle nie rozumiem. Ja w ogóle wetem nie panimaję. Jeszcze inni mają zdolności do chemii. Niektórzy mają sposobności jak chemii. Jeszcze inni mają zdolności artystyczne. artystyczne Niektórzy Niektórzy ro rodzą się ze zdolnościami do pięknego śpiewania. Niektórzy się z sposobnością z Każdy z nas ma jakieś talenty wrodzone. Każdy z nas ma jakieś wrodzone Moja żona ma ta talentem wrodzonym mojej żony są zdolności techniczne. talenty mojej żony wrodzone talenty mojej żony to techniczne sposobności. Zrobi hydraulikę. Zdełaet hydrauliku. Skręci meble, pak później sobie zerot mebel. Któregoś dnia moja żona przykręca te oklaski dla mojej żony. Tak, 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 tak. Chlopajmy dla mojej żony. Któregoś dnia moja żona przykręca półkę do ściany, ja tę półkę trzymałem. Jak ta w один dzień, moja żona przykrutuje półkę k ściany, a ja półkę держу. I ona do mnie mówi: Ty nawet półki przykręcisz nie, przykręcić nie potrafisz. Ona mówi: Ty nawet półku przycisnąć nie możesz. A ja do niej mówię: Ale za to mogę ci pięknie zarecytować wiersz." No, za to mogę krasivo Ciebie, A ja jej mówię: Za to ja mogę krasivo тебе e, stich rozkazać. Bo to jest mój, moja zdolność wrodzona. to moja Każdy z nas dostał od Boga jakąś, jakiś talent wrodzony. Każdy z nas od Boga To jest pierwsza kategoria min. To kategoria min. kategoria min. Druga kategoria min. To są rzeczy nabyte, często dzięki talentom wrodzonym. Это вещи, которые приобретены часто благодаря врожденным способностям, врожденным талантам. Вижу, что каждый из нас, например, убране на себе. Ну, no, например, у нас есть вот я одежда на себе, видим, да? Это вещь набыта. Это вещь приобретенная. Некоторые из нас имеют свое жилье. Jeszcze niektórzy mają swoje samochody. Niektórzy z nas mają swoje maszyny. To są rzeczy nabyte. To rzeczy przyaktyzowane. Dzięki talent często dzięki talentom wrodzonym i Bożej łasce. Очень часто благодаря врождённым талантам i Bożej милости. Ja spotykam ludzi, którzy mówią: ja sam własnymi rękami do tego doszedłem. To jeśli tak myślisz, to chcę ci powiedzieć, jeśli byś nie miał talentu wrodzonego i Bóg nie stworzył okoliczności, to byś do niczego nie doszedł. To, kiedy ta говорят хочу że jeśli byś nie miał имел i Bóg nie не использовал обстоятельства, не сотворил обстоятельства, вообще ничего Mamy więc dwie kategorie. I tak po śemu dwie kategorie. Talenty wrodzone. Talenty wrodzone. Rzeczy nabyte. Wieś je i trzecia? I trzecia? Mina, trzeci kategoria Trzecia min, kategoria kategoria min, to są dary duchowe. Dary duchowe. Proroctwo, języki, społeczeństwa, języki, e, zdrowie, inter, e, interpretacja języków, wyścig, tak no i tak Listy, dalej. List do Rzymian, Efezjan, Korytan, Krymia, Efezjan, Pisjan, pamiętajcie to wszystko. Da? Każdy z nas ma jakiś dar od Boga. Każdy z nas ma jakiś Boga. Mamy więc, każdy z nas ma jakąś minę. I tak, po prostu każdy z nas ma jakąś minę. Ale ta historia mówi o tym, Но эта история говорит о том, дня, что в один день перед Панем Иисусом, предстанем перед Господом Иисусом, чтобы сдать справу с того, как зарządzали мы мину, которую от него отшимали. Чтобы отчитаться перед тем, как мы использовали ту мину, которую получили от него. Nie wiem jak u was w Ukrainie. Nie знаю jak u w Ukrainie. Ale my w Polsce nie lubimy no, rozliczać się z tego co nam powierzono. No my w Polsce вообще nie lubimy rozliczywac'sya w tom, shto nam dovereno. A w kościele szczególnie. A w cerkwi taka sodina. Ja jestem wolontariuszem. Ja jest uh, um, wolontor.

Знаете, to. Знаете это. Będzie się wiele wymagało. Bóg будет nas много спрошено. Бог относится к нам серьезно. Итак, так, посему придет день, когда нужно будет тебе и мне посчитаться. С талантов врожденных. С вещей, которые приобретены. И здоровых духов. И здоров, и здоров, и A teraz posłuchajcie duchową definicję miny. A teraz posłuchajcie duchowne a, znaczenie miny. Mina, Mina, Jest tym wszystkim, co mam od Boga. Jest wszystkim tym, co ja imięję od Boga. A czym mogę mu oddać chwałę. I czym mogę proslawić mu? Piękna definicja. Prawda? Через что, благодаря чему я могу прославить его? Правильное, красивое, правда значение. Послушайте еще раз, послушайте. Мина есть отдать Мина является всем тем, что я получил от Бога и чем могу воздать ему славу. И И посмотрите. Они. Oni... Господин возвращается и пыта их, как зажонзали мином, которую от него достали. И спрашивает, как они распорядились той миной, которую получили от него. И первый говорит, пане, дауешь мне одну мину, а я с ней сделал 10. И первый говорит, господин дал мне одну мину, а я с ней сделал 10. Помните, что пан ему сказал? что господин ему сказал? Обейми панование над десятью местами. Прими управление десятью городами. Więc o czym mówi ta historia? Znaisłeś Znacie, o czym mówi ta historia? O tym, że mamy hojnego Boga. A o tym, że имеем щедрого Boga. Dał tobie jedną minę? Dał cię jedną minę. Ty zrobiłeś z niej 10? Ty zjąłeś z niej 10, a on ci dał na własność 10 miast. типу Одесса. А он дал тебе в собственность 10 городов по типу Одессы. Бог нам не дает десятины из того, что бы мы заработали. Бог не дает нам десятину с того, чтобы мы как бы заработали. Он нам дает велокротность того, что для него сделали. Он дает нам намного больше того, что мы сделали для него. Потому что наш Бог есть хойным Богом. Потому что наш Бог щедрый Бог. Potem przyszedł następny, powiedział, z jednej miny pięć. Потом пришел следующий и сказал: "Пане, из одной мины сделал им пять". Потом пришел следующий и говорит: "Господин, из одной мины сделал пять". Бог сказал: "Слуга добрый, он говорит: "Панование над пятью одессами". Добрый раб, прими управление пятью одессами. Львов, Киев, Одесса. Львов, Киев, Варшава и Краков. Варшава и Краков. история. Классная история. История о хойности Пана Бога. История о щедрости Господа Бога. Но потом приходит третий человек. Но приходит третий человек потом. I pamiętacie, co mówi? I pomysle, co mówi? On też dostał jedną minę. On to, że jedną minę. I wiecie, co on zrobił? On wyjął chusteczkę, on platoček, taką, którą <śmarp mentioned> szmarkał. <Thank> <śm Kiwatelski> włożył tam tę jedną minę. Tutaj minę to się, tam się wszystko, tam skleiło, od jedno, wszystko skleiło. Włożył, w karman, włożył, włożył do kieszeni. Włożył to w karman, włożył I nie użył tego zupełnie. On nie odrobił lekcji. On nie zrozumiał uroku. I pamiętacie, co się stało? I pamiętacie, co się stało? I dlaczego on nie użył tego? on Bo miał złe wyobrażenie o tym, który dał mu tę jedną minę. i miał złe Ja rozumiem to tak. On przyszedł do pana i powiedział: Wiedziałem o tobie, ja miałem pojęcie, że ty jesteś taki, że ty kładziesz. ты бежишь, не положил? Он говорит, я имел о тебе такое понимание, что ты тот, который берет там, где не клал, не ja, ложил. Называем человека, te, to, как называем человека, War. который бежит, не Как называем того человека, который берет то, что не получил? Он своровал, Он украл. Да, еще помню с русского языка. И он и он имел такое понимание о господине, который его обдаровал. i powiedział myśl, wiedziałem o tobie wiedziałem I nie on myślałem mówi, ja wiedziałem myśl, o tobie. nie, nie o a, a znała ciebie że ty zbierasz to czego nie posiałeś ty zbierasz to nie dla mnie człowiek który zbiera to co, czego nie posiał to jest ja go ja nazywam to jest wykorzystywać dla to, mnie człowiek który, który zbiera to czego nie posiał, to człowiek który jest użytkownik on пользуется этим prosto jakby использует niewłaściwe pojęcie Неправильное понимание господина e, стало причиной того, что мина не была использована. И на подставе своих и стал осужден на основании своих устов, ust. слов. С Потому mówią, что из глубины сердца говорят уста, уста. И И помните, что с ним случилось. stracił minę, którą miał, minę, którą miał? My w Polsce mamy takie, w Polsce takie przysłowie, że mu z zżedła. Nie wiem, czy u was jest takie przysłowie. E, zżedła? Żed... A to nie, to nie, nie ważne. No, tak. okay. Stracił jedną minę? minę. Dostał e, tytuł złego sługi. E, połuczył, e, tytuł złego sługi. Ja nie czytam, że on stracił zbawienie. Ja nie widzę, że on stracił spasienie. Ale stracił dar, który dostał? No dar, który połuczył. I dostał tytuł złego sługi. I, I teraz poproszę, żeby podnieśli ręce ci, którzy chcą otrzymać tytuł złego sługi i A stracić dar, tepery, który, говоря, te, dar, który Nie widzę ani jednego. Nie A widzę kto ręki. chciałby dostać tytuł dobrego sługi i zostać przez Boga, tytuł, e, do, i ostać, e, Boga To musicie odrobić lekcję. Znaczy, że bo tylko wiedza plus zastosowanie równa się zmiana. tylko plus W takim razie, w, tak, w takim случае, posłuchajmy jaka jest duchowa definicja nieużywania miny. Posłyszem, духовное значение Pamiętacie, mina jest tym wszystkim, co mam od Boga, a czym powinienem mu oddać chwałę. Pamiętajcie, że mina является всем тем, co я получил od Boga i чем я должен его Ведь невыкористание мины не скористанием за оказанием отдавания Богу хвалы. Почему? Неиспользование мины есть тем, что мы как бы не, не прославляем Бога. Причиной, почему мы не прославляем Бога. Вручи еще раз. Еще раз вернемся. Нашим мином сон, наши таланты врожденные? Итак, нашими минами являются таланты, которые с которыми мы родились, рожде... nabyte, вещи, которые приобретены и дары духовные. И духовные дары. я себе вопрос. В таком случае, в каком способе есть межжанное помножение мина? Итак, в таким в таком смысле, давайте зададим себе вопрос. Как вообще определяя, каким образом можно увеличить эту мину? Umnożać. Chcę, chcę wam zaproponować cztery mierniki pomnażania min. Chcę wam przedłożyć cztery zmierzenia, bo jak my możemy wzwieść, że mina ucieknie? Chcę wam przedłożyć cztery. Pierwszy miernik. Pierwsze zmierzenie. Jak moje talenty wrodzone, rzeczy nabyte i dary duchowe wykorzystuje do, te, do tego, żeby jak najwięcej ludzi usłyszało o Jezusie? Jak moi? Мины, как как моя мила, как то, что я получил врожденное, набытое, то, что приобретено, и духовные дары я использую для того, чтобы служить людям. Вот просто. Иначе говоря, как много людей услышало Евангелие, благодаря тому, что я использовал таланты, в речь, набытое и дары duchowe. Сколько людей, как люди, которые не знают Евангелие, они, ну, как бы, как влияло на них то, что я получил? Мины, врожденные, приобретенные и духовные дары. Я как не говорю, я как Я не говорю вообще, как сколько людей покаялось или приобретилось к Богу. Я, mówię, я, тому. Я, я говорю, сколько людей услышало благодаря тому, что вы имеете эти вещи. Мышлите, что это с добрым Считаете, что это есть хорошее измерение? Чем Или как? Другий mierник. Второе измерение. Как я сам особище взрослым, dzięki тому, что я использую таланты родственные, вещи, набытые и дары духовные. Как я сам взрослый Как я лично вырос благодаря тому, что я имею врожденные таланты, приобретенные вещи и дары духа. Вы считаете, что это, я я считаете это хороший духовой? измеритель того, что вот я сам расту? Можно этим как бы измерять, правда? Личный рост, Личный рост мой. Trzeci miernik. i trzeci miernik. Jak dzięki moim talentom wrodzonym, rzeczom nabytym, nabytym i darom duchowym, uh, moim wierzcom, które ja przyобрę i duchownym daram, wzrosła moja obcina, wyrosła moja obcina, dobrze, моя роща. Это хорошее измерение, так? Да. И четвёртый, Jak dzięki moim talentom wrodzonym, rzecz, uh, talentom wrodzonym rzeczom nabytejmi darom duchowym дошвятчили помощи люди в потребии неважно как благодаря вещам которые я получил от Бога приобрел и духовным дарам получили помощь люди которые нуждались в помощи неважно верующие или неверующие как я помогал людям Myślите, Хороший же мерник мерник да хорошо можно измерить мера хорошая teraz вам о pracy домовой и сейчас поговорим uh, с вами о домашней работе приготовил такую табличку Tutaj, w tym miejscu, Здесь, w wypiszecie, pomódlcie się o to i wypiszcie swoje talenty wrodzone, rzeczy nabyte i dary duchowe. Pomalcie się o to i napiszcie Wrodzone talenty, przyobrzone nawyki i duchowe dary. I w tej kolumnie, jak mogę te rzeczy wykorzystać, żeby inni usłyszeli ewangelię? Nie w tej kolonki, jak ja mogę использовать эти вещи, żeby другие услышали евангелие? Jak mogę wykorzystać, żeby samemu wzrosnąć Jak духовo? ja mogę использовать это для личного духовного роста следующе? Jak mogę wykorzystać, żeby mój moja wspólnota wzrosła? Jak ja использую для того, чтобы духовно возрастала моя община? I jak mogę wykorzystać, żeby pomóc ludziom wierzącym czy niewierzącym? I jak ja mogę jej żeby pomóc ludziom, jak wierzącym, tak i niewierzącym, w różnych w вопросах? Ta praca nie zajmie wam... Więc myślę, niż pół godziny. Ta работа nie zajmie u was больше czym pół часа. Ale gwarantuję wam, że jeśli odrobicie pracę domową i zastosujecie to, no gwarantuję wam, że jeśli zrobicie domową pracę i użyjecie to, Bóg będzie miał z tego chwałę. Bóg будет proslawiony через to. Bo Mina jest tym wszystkim, czym Bogu chwałę oddaję. Потому что Mina является всем тем, чем мы прославляем Бога. А нам то от него. А имя от него, да. Dzięki temu, jeśli to wypełnicie, gwarantuje Wam, że temu, i zastosujecie doświadczycie spełnionego życia. Błagodarzę, dlatego ja gwarantuję Wam, że jeśli zrobicie to, e, to przeżyjecie spełnioną życie. I trzecia rzecz, ludzie będą mieli pożytek z tego, że jesteście wierzącymi w Jezusa. I trzecie, ludzie połuczą z tego pólзу, благодаря temu, że jesteście zwieruującymi. Staną się trzy rzeczy. Bóg będzie miał chwałę. Ty radość ze spełnionego życia, i a ludzie pożytek z tego, że jesteś człowiekiem wierzącym. a ludzie poczyć polzu a to, to ty wieruuj Потому что только плюс Потому что только знание плюс применение является изменением равно Можешь конференцийных. Можешь приобщиться к десяткам конференц конференцным христианам, те, которые po, po Которые возвращаются с конференции, они накручены. Запыташь там было И спросишь, а что там было на конференции? Классно было что супер. А что пережил? Супер было. А конференция. О чем была конференция? О пану Иисусе. О Господи Иисусе. И так через лет. И так лет. И когда умрешь, te, мир с этого будет иметь большую пользу, żyjesz, po... потому что если так живешь, то кислород забираешь у других людей. И na... слушайте. Три истории. Три истории. Я люблю оповедать истории. Вообще люблю рассказывать истории. Któregoś dnia do mojego kościoła przyjechał pastor z Finlandii. A do dnia w moją cerko przyjechał pastor z Finlandii. Ja go nie znałem. Nie znał jego. Mój przyjaciel z kościoła powiedział: "Możesz go zaprosić, 100% pewne, że nic się złego nie wydarzy". Mój druh z cerki сказал: "Możesz go przyglosić, bądź upewnien, niczego złego ja nie случится". Ja miałem dwóch nauczycieli z Finlandii. Ja miałem, mnie było dwa учителя jak to Byli Finlandii. najlepsi. Byli super, najlepsi. Więc pomyślałem: "Niech przyjdzie ten pastor". No, no myślałem: "A, no, puśćaj przyjdzie ten pastor". I on mówił kazanie, i on gawrilił propowiedź. Ja siedziałem w pierwszym rzędzie, siedział w pierwszym ja, i zadał pytanie. I on spraśowuje: kto z was w kościele chciałby wiedzieć jaką służbę ma do wykonania w tym kościele, niech podniesie ręce. Kto z was w tej cerkwie chciałby znać, jakie służenie on должен иметь w tej cerkwie, podymiti ruki. Wszyscy podnieśli ręce. Wszyscy podnięli ruki. I on wtedy zadał drugie pytanie. I on zadał drugie pytanie. Po co, ja go zaprosiłem? Właśnie, za czym ja go pozwałem? Zadał drugie pytanie. Drugi pytanie. Kto z was wie, co jest złe w tym kościele? Kto z was zna, co jest plachowo w tej cerkwi? Niech podniesie rękę. Podnieśmy te ręki. Siedziałem w pierwszym rzędzie. Siedział w pierwszym rzędzie. I mówiłem: O mój Boże, po co ja, ja go, go zaprosiłem? Ja pozwał? A on mówi: Widzę wiele rąk. A on mówi: Widzę wiele rąk. <laughs> Bałem się od odwrócić głowę. Bojał się голову. Ale on zadał drugie pytanie. No, on spрашивает drugie pytanie. Trzecie. Trzecie. Powiedział tak. Teraz niech ci kto, z was, którzy wiedzą, co jest złe w kościele, niech podniosą ręce ci, którzy wiedzą, jak powinno być dobrze. Teraz ci, którzy z was wierzą i wiedzą, co jest złe w tej kościele, niech podnieść ręki ci, którzy wiedzą, jak powinno być правильно. No i podniosło ręce i mówi, no widzę wiele rąk, ale już mniej niż poprzednio. No i mówi, widzę już rąk, mnoga róg, no mniejszy Ale potem mówi, a teraz niech podniosą ręce ci, którzy wiedzą, co jest źle, jak powinno być dobrze i co trzeba zrobić, żeby, stało, żeby to złe zamieniło się w dobre. A teraz powiem, trzeci вопрос. Puszkaj podrywaj ręce tych, które wiedzą, co jest plocha, jak można być dobrze i wiedzą, co jest że zdziałać, żeby to dobrze było. I znów mówi, no jest trochę mniej rąk. on mówi, no jest tak mniej rąk. I potem mówi: "Zadam teraz ostatnie pytanie". I говорит, ja ostatni Niech podniosą ręce ci, puska, którzy wiedzą, co jest złe. I wiedzą, co jak powinno być dobrze. I znaet, być dobrze, Wiedzą, co zrobić, znaet, zrobić. i chcą to zrobić. I хотят это сделать. I powiedział: O, jest tylko kilka. O, jest tylko no, to jest wasze powołanie. To jest wasze przyzwanie. A reszta niech milczy i nie krytykuje. A wszyscy ostali niech milczą i nie krytykują. I to też mówię do waszej obszczyny. I to też mówię do waszej obszczyny. I to też mówię do waszej obszczyny. I posłuchajcie, jeszcze, je, jeszcze, macie siły jeszcze na historię. Nie macie jeszcze siły na historię, <noise> nie, ma, nie możecie nic innego powiedzieć, ja a, to gościę. Nie jeszcze. możecie nic oskarżyć. <noise> <powiedzieć. głos> No, to, to, to posłuchajcie jeszcze no, tada, tada, je, tada, jeszcze tada, tada, jedną historię. Jeszcze jedna historia. Kiedyś przyjechał do mnie pastor z Anglii. Kiedyś przyjechał do mnie pastor z Anglii. I opowiedział historię, która mną wstrząsnęła. I opowiedział historię, która potrzesła mnie. To była mocna это была очень сильная история. Я что есть история. Он Я historia. не, я не проверил действительно ли это истинная история, но он сказал, что это правда, действительно была эта история. Это был пастор из Америки. Сам, это был Америки. Не, да, не, не, проверил, что говорил он правду, нет. Но мой коллега Но мой друг из Польши, который и пастор, и историк. Я ja Сказал, что это настоящая история. А теперь, до вас Если вы не то этой истории А теперь он говорит, послушайте. E, теперь прошу к вам просьба такая. Если вы раньше не слушали, то послушайте эту историю очень внимательно, сосредоточенно. Но no, даже если не является pra, pra, no, правдой, хотя я думаю, что правда. Bardzo для нас она содержит в себе очень важную лекцию для нас важный смысл для нас пастор приехал он этот пастырь сказал что приехал однажды в англию в маленький городок чтобы говорить там проповедь И, и перед, перед проповедью пошел на прогулку по этому маленькому городку и попал на кладбище zobaczył, że jest bardzo dużo takich samych grobów. I zobaczył, że bardzo dużo tam grobów. Podszedł do nich i zaczął czytać daty śmierci ludzi. Podszedł do nich i zaczął czytać daty śmierci tych ludzi. Okazało się, że wszyscy ci ludzie zmarli w, w, w czasie trzech następujących po sobie dniach, pół roku po zakończeniu II wojny. światowej. Okazało się, że wszyscy ci ludzie umierli w promieżudki każdych trzech dni, czyli pół roku po zakończeniu wojny. И был, tym и был очень этим тронут. Пошел до пастора, который пришел к который вот заботился о кладбище, и запыtał, и спросил, что это такое, и, и этот пастор этот рассказал ему историю. Послушайте уважно. Послушайте внимательно. Поведал канадийских. Сказал, что это могилы канадских солдат, которые в Канаде были. przygotowywani które w Kanadzie były przygotавливаjmy posłuchajcie dorze внимательно wni żeby być przerzuconymi na teren wroga чтобы być na wroga, by wyzwalać z ręki wroga ziemię którą wróg nieprawnie zajął чтобы wyzwalać из рук wroga ziemię, którą враг не но неправильно i uwalniać ludzi, które, którzy nieprawnie zostali przez wroga wzięci do niewoli i a swobadzać ludzi, którzy, no jakby swoe byli wzięci w płąń przez wrogom. Czujecie duchowe Słuchaj odniesienie? Duchową jakby konotację, od zwiąść. Oni byli przygotowywani do tego, żeby wyzwalac ludzi z ręki wroga. Oni byli przygotowani do tego, żeby wyzwalac ludzi z rąk wroga. Dla mnie to jest ewangelizacja. Dla mnie to jest ewangelizacja. Твое повеление и мое, то есть вызволять людей из рук врага. Что чем людей из рук врага? Для того здесь вы и есть, чтобы учиться uh, освобождать людей из рук врага. Каждое наше то есть вы из врага. Каждая наша встреча это есть тренировка для того, чтобы научиться вызволять людей из рук врага. И они в Канаде были выпосажены для того, чтобы вызывать людей из руки врага. И они в Канаде были снаряжены для того, чтобы освобождать людей из рук врага. Потом перевезено их до Англии. Чтобы Потом перегинуто их в Англию, чтобы они были ближе к Европе

но no, пришла вторая новость, statek, что Fowrotem, корабль, который вернет их обратно в Канаду, придет через девять месяцев. Wiecie, Знаете, что стало, что случилось через шесть месяцев? По люди через шесть месяцев люди, из врага, которые были приготовлены для того, чтобы освобождать людей из рук врага. A nie robili tego, no nie Zaczęli strzelać do siebie nawzajem. W ciągu trzech dni zginęło 300 żołnierzy. W Lekcja do ciebie i do mnie jest prosta. I mnie jest Jeśli jesteś kościelnym leniem, jeśli ty cerkowny leniwiec, którego pupa przy, przy, przyrosła do krzesła. Którego popa przyrosła kreslu, Jeśli nie robisz to do czego zostałeś powołany. jeśli nie, jeśli nie to, czemu cię przyzwali, jeśli nie wykorzystujesz swoich talentów wrodzonych, rzeczy nabytych i darów duchowych. Jeśli nie użyjesz swoich, uh, tych tych który, z którymi ty rodziłeś, który ty przyobrół i duchowe dary. by wyzwalać ludzi z ręki wroga. Będziesz strzelał do innych wierzących. Będziesz strzelać w drugich I tak się dzieje w wielu kościołach. Tak działają w obu wielu kościołach. lenie strzelają do swoich. Kościołowi e trudnie strzelają do swoich. I jeśli chcesz przejść do historii, I jeśli jako chcesz przejść do historii, jak strzela do swoich, jak ten, w historię, który strzela do swoich, tot, w swoich to nie odrażaj tej pracy dobroci. To domowej. nie dalej, właśnie, tę domową pracę. Ale jeśli chcesz być człowiekiem, no, jeśli chcesz być człowiekiem, который есть Богу, который благодарен Богу за, вродzone, за таланты врожденные, nabyte, вещи, которые приобретены и дары duchowe, и духовные, то то используй их, чтобы люди услышали Евангелие, чтобы люди услышали ты духовно, чтобы ты вырос духовно, твоя чтобы духовно. твоя община выросла духовно. I żeby doświadczyli pomocy ludzie, którzy nie znają Chrystusa, nie o Bo to jest twoje powołanie. Twoim powołaniem nie jest plotkowanie i strzelanie do swoich. Pamiętajcie, Pamiętajcie? Mina, jest tym wszystkim. Jest, tym, czym mogę Bogu oddać Bogu oddać chwałę? bo wiedza bo plus zastosowanie równa plus się zmianie i является przeobrażeniem i to jest słowo z którym I tutaj przyjechałem ja to słowo z którym dzisiaj przyjechałem to jest słowo które głoszę w moim kościele to i to słowa które prowas głoszę w mojej cerkwi i w cerkwiach polsce Боюсь, час престать жить жизнями креационцизмом, ещё только вокруг нас. Потому что уже время перестать жизнью, которая крутится только вокруг нас. Людей, потому что не ежедневно знают. уходит с этого мира eh, множество людей, которые не знают Христа. А мы зачастую занимаемся стрельанием до себя мы очень wzajem. часто стреляем просто в друг друга. И это есть мое прислание. И это есть моё прислание к вам. I jak to w kościele moim mówi, a teraz na koniec? A teraz, jak mówi w mojej cerkwie, w końcu. Więc ludzie w moim kościele wierzą, że no jeszcze 27. I, I ludzie w mojej cerkwie będą mówić, że tak, jeszcze dwadzieścia minut. Chcecie, żeby wasze kościoły miały więcej ludzi, którzy służą, więcej liderów? Chcecie, żeby wasze cerkwie mieli więcej ludzi, którzy służą, którzy liderem? To zróbcie tylko proste trzy rzeczy. Zróbcie tylko prostych trzy rzeczy. O których mówi Biblia, A które mówi Biblija? Попросите, чтобы с вами служили. Попросите, чтобы с вами служили. То есть первая вещь. Первая вещь. Попросите. Не мачете, потому не просите. Не имеете, потому что не просите. Другая вещь. Вторая вещь. Вы посажайте их. Снаряжайте их. Будьте с ними и учите их. Будьте с ними и учите их. Покажите им таком картком. Покажите им такую вот такой листочек. I им, jak swoje talenty, вродzone, nabyte, и поведите им, как вы выкорzystujecе свои талenty, вроженные речи, на бытые дары духовые, до тих четырех речей. И объясните им, как вы используете свои врожденные таланты, приобретенные навыки, духовные дары для, для всех вот этих четырех направлений. To jest bardzo это очень просто. А потом дайте им это делать. А потом помогите им это делать, дайте доверие. Часто мне как поволачь новых лидеров. Иногда люди спрашивают меня, как вообще uh, призвать новых лидеров. Попрось. Poprosi. Wyposaż. Asnredi. I daj możliwość działania. I daj możliwość działań. I to jest proste. To jest bardzo I z tym was zostawiam I z tym was dzisiaj. Powiem wam, przeżyłem, spędziliśmy z, z, z moją żoną z wami fantastyczne. Przeżyliśmy z moją żoną z wami fantastyczne czas. Tatiana i Valentin, dziękujemy bardzo. Tatjana, bardzo dziękujemy bardzo. dziękujemy bardzo. Ania, ogromne dzięki. Dziękuję wam wszystkim. Спасибо всем. Sigači. Ja tutaj ja tutaj pracuję na własny rachunek. Wy ja tu na swój счёт работаю, na siebie. Bo mam nadzieję, że kolejni fantastyczni ludzie z, od was przeprowadzają się do bo Warszawy. Proszę, że mam nadzieję, że acredne, piękne ludzie переjedut k nam w Warszawę. Myśmy tamy tam parę lat. Nie, to my na parę słów. taki mój biznes prywatny. taki mój biznes liście. Smielnickiego przyjeżdżają, przyjeżdżają od Romana. Od Romana. Sigači z innych stron, Z drugich miast. Powiem tak, jak, jak, Olin, tak nie... jak Olin mówił, że zrobił sobie test genetyczny i wyszło mu, że, że ma korzenie Jak Kakadin сказал, что сделал себе генетический тест и вышло ему, что у него Ja myślę, że jak ja bym sobie zrobił, to by że ja jestem ukrainiec. To jeśli ja думаю, что если бы я сделал, то я бы Bo w moim sercu jest ogromna miłość do Ukrainy. Потому что в сердце есть большая наши два шанс. Думаю, что наши два народа потеряли уже много шансов, уже много шансов. Но мы строим что-то совершенно новое, что Потому что во Христе Иисусе есть совершенно новая история. Есть абсолютно новая история. А изменяем ее только тогда? А изменяем ее только научитель говорю, как учитель начальных классов? Jeśli wykorzystujemy swoje talenty wrodzone, jeśli użyjemy swoich wrodzonych talenty, rzeczy nabyte, przy, przyobrętione nawyki, dary duchowe i duchowne darie, żeby inni usłyszyli ewangelię, żeby inni usłyszyli ewangelię, żebyśmy sami mogli wzrosnąć, żebyśmy sami mogli wyrosnąć, żeby wzrosła nasza wspólnota, żeby wyrosła nasza obcina i żeby miłości doświadczyli ludzie wokół nas, i żeby miłość doświadczyli ludzie wokół nas, a Bóg będzie miał chwałę, a Bóg будет прославiony tej ja aspełnione życie My będziemy mieć spełnioną się żyśną pełnioną żyśną ludzie pożytek z tego że żyjemy a ludzie porzo od tego co my żyjemy życiem bożym czego w moim kościele mówię tak na koniec czego mojej, sobie bo ma, jestem egoistą w mojej cerkwi ja mówię zawsze na koniec czego sobie ponieważ jeśli ja egoista i wam życzę i wam żylaję niech was bóg błogosławi niech was bóg błogosławi И здесь у нас есть э, вот все же наша духовная работа. Я прошу передать по рядам, да, и э, все же прислушаться к тому, что пастырь... Слушайте, но ну, я, я не докончил. Ну, слушайте, Мужем, не закончил. Закончение. так, так, наконец. На слушайте, как вы... Мове Я jak говорю серьезно. когда заполните... Pastorów, идите с этим до своих пасторов, до своих рабинов, до своих пасторам, к своим раввинам, к своим лидерам. I podzielcie się z, nim. I z nimi. podzielcie tym. Zobaczycie, to przyniesie pożytek. Uvidete, to przyniesie pożytek. Czasami ludzie mówią do mnie, ja nie wiem, co, co zrobić z moimi talentami, darami, z tym, co mam. W, ten, w tej historii, w powiedział. który historii, rozdał miny, powiedział. To, który Иди к банкиру, он, он скажет, что тебе делать. Твои лидеры – это банкиры, которые помогут тебе обраться с талантами. Иди, Иди к тем банкирам, которые помогут тебе использовать свои таланты. Пускай вас Бог благословит. В чем красота этих трех дней? Каждый из нас получил, наверное, то, что хотел получить и наверное, сейчас мы тоже встанем в наши ноги, помолимся. Но подождите пока, не вставайте. Римляна 15 глава. 7 стиха буду говорить так. Посему принимайте друг друга, как Мессия принял вас в славу Божью. Мы здесь, чтобы дружить. Мы здесь, чтобы знать друг друга. Мы здесь, чтобы помогать друг другу. Мы здесь, чтобы Царство Божие расширялось. Мы здесь, чтобы протянуть руку тем, кто не знает Ишуа как Мессию. Как пастор сказал, мы здесь не для того, чтобы каждый из нас становился живой мишенью, бегущей мишенью, и ты пытаешься его на ходу отстрелить. Мы не для того призваны. Мы призваны для того, чтобы Принимать друг друга, так же, как Мессия принял нас в свою славу. Каким образом? Жертвой. Жертвуя своим эгоизмом, принимать друг друга. Дальше. Разумею то, что Иешуа Мессия сделался служителем для обрезанных ради истины Божией, чтобы исполнилось обещанное Отцом. Он это сделал для евреев, чтобы исполнилось обетование, которое было для нас. А для язычников, он говорит, и в это входят и все остальные не евреи из милости, чтобы славили Бога, как написано. Зато буду славить тебя, Господи, между язычниками и буду петь имени Твоему. И еще сказано, возвеселятся язычники с народом Его. Друзья, я обращаюсь сейчас к неевреям. Вы получите особенную радость, когда мы будем вместе. Не получили еще откровения, нет? Еще сказано, возвеселитесь, язычники, с народом. И еще хвалите Господа, все язычники. Прославляйте Его, все народы. Время возвеселиться в том, что мы одно тело. У Господа нет два тела. У него одно тело где язычники или не евреи, потому что слово язычники, те, кто уже дал поклонники, те, кто не евреи и евреи, становятся эхад. Телом своим Мессия разрушил вековую стену, которая стояла между народами. И я вам честно скажу, нет такого призвания от Бога восстанавливать ту стену, которую Мессия разрушил. Вы слышите, нет? Как для неевреев, так и для евреев нет такого призвания, как восстанавливать стену, которую разрушил сам Мессия. Есть призвание восстановить стену, стать в проломе за Израиль. Есть призвание, которое Бог говорит, кто станет за народ мой. Да, это есть призвание. Поставил на, на, на воротах твоих или на, на, на башнях твоих, те, кто глашатый, которые будут говорить, это есть призвание. Но нет призвания восстанавливать стену, которая была разрушена. Разделение. Мы призваны объединять наши силы во спасение всему, всего мира к иудею в первую очередь, друзья. Может это придет откровение еще кому-то. Но я сегодня верю, что следующее движение Божье по всему миру это будет касаться людей, которые мыслят Царством Божьим. Несмотря на разницы, которые между нами существуют, ищет мира Божьего к соединению и благовестию, чтобы Слово Божье достигало, в первую очередь, иудею, да, а потом язычнику. Не говорится, что мы какие-то эксклюзивные, но есть принцип, который Бог хочет оставить, то есть то призвание, которое мы имеем. И потому узнать, что вы все, не, не только евреи, а вы, ученики, когда вы будете иметь любовь между собой, я верю, что сегодняшнее послание, например, вот это, что вот о дарах, должно послужить каждому из нас. По крайней мере, это удивило меня тоже. Очень. Может, вы еще приедете?